zresztą moja mama, został tato sam, rozpoczęła się pandemia, no i właśnie ten proces izolacji, kontakty z dziećmi, owszem, ale nie tak często, jakby sobie tego życzył. Do tego dwa miesiące temu zdiagnozowali mnie raka płuc, także totalna deprecha i każdy telefon, każda wizyta u niego to urasta do rangi wydarzenia, no bo zamknięty w czterech ścianach. Mówię, pochodzę do tego tak emocjonalnie, bo mnie to osobiście dotknęło, natomiast domyślam się i wydaje mi się, że rozumiem te emocje, które będą towarzyszyły